Tak, jeszcze ostatnio było ciemno, dzisiaj już jest jasno. Czy wszyscy słyszą, czy już wszyscy są? Dajcie znać na czacie. Moni, dzień dobry, Sylwia, Ewa, Kasia, cześć, cześć, witamy bardzo serdecznie, ale fajnie, że jesteście znowu z nami. Naprawdę niesamowite, wow, tyle osób, świetnie. Witamy Was bardzo serdecznie na trzecim spotkaniu, na trzeci dnia. Bardzo się cieszymy, że znowu z nami jesteście. Dzisiaj kolejna dawka mega inspiracji i niespodzianki, jak zwykle. Na początku poproszę o przypomnienie miejsca, gdzie są filmy złe. Wszystko będzie, słuchajcie, wszystko będzie. Nie denerwujcie się, uzbrojcie się w cierpliwość. Mam nadzieję, że macie herbatę zaparzoną, tudzież wodę. Wszystko mamy. Dobra, będzie na pewno, będzie duża dawka linków, wszystko wam przekażemy. Krzysztof ma schibiskusa, dobrze, Krzysztof jest z nami, witamy cię Krzysztof. Słuchajcie, no to co, zaczynamy, już seria powitań minęła, przeleciała, no to do dzieła. Ostatni raz widzieliśmy się 2 tygodnie temu. Parę inspiracji pojawiło się. Mam nadzieję, że niejedną inspirację wykorzystaliście w swojej pracy. Wykorzystałyście. Czy mamy dzisiaj panów? Czy mamy tu jakiegoś pana dzisiaj? Wiecie co? Przewijam osoby. Nie ma. Są same panie. No oczywiście Krzysztof jest panem. No tak. Krzyś, tak. Przepraszam, Krzysztof. Ale wiecie, Krzysztof powiedział, że się dzisiaj nie ujawnia, więc no, gdybyś się pokazał, to co innego. Dobra, słuchajcie, no więc mam nadzieję, że kilka pomysłów wykorzystałyście. I ja śledziłam nasz Padlet, który pewnie pamiętacie, i znalazłam tam kilka fajnych pomysłów, które mnie zaciekawiły. Przede wszystkim nowa gra Trio pojawiła się, którą wrzuciła Asia Ciesielska. Jest do pobrania wersja zmodyfikowana, wersja ortograficzna. Grałam w tę grę, kiedy mieliśmy zjazd trenerski mistrzów kodowania, tak? O właśnie to jest ta gra tutaj. Ja mam gumkę, zaraz sobie zamienię tutaj na pisaczek. Jest naprawdę świetna, więc możecie skorzystać i ją też modyfikować na własne jakieś tam potrzeby. Widziałam też kilka fajnych już wielkanocnych propozycji, jak Sudoku wielkanocne i kodowanie z pisankami. Ela Krzysztofik bodajże, Krzysztofia, przepraszam, wrzuciła. Oczywiście pojawiły się też kody binarne i cyfry rzymskie, liczby rzymskie, to też naprawdę bardzo fajny pomysł. Ale wiecie co, moją uwagę przykuł pomysł miasta z liczby pi. To jest w ogóle niesamowity pomysł. To, co tutaj widzicie, o te domki, to jest liczba pi. Każdy słupek to jest liczba złożona z iluś kratek, tak? 3,14 i tak dalej. Zobaczcie, jaka świetna praca plastyczna wyszła. No to naprawdę niesamowite. Czapka z głowy, bardzo mi się to spodobało. I wiele, wiele innych pomysłów. Zaglądajcie na nasz Padlet, bo on jest naprawdę przebogaty w pomysły. No i tak się dobrze, już wrzucam tutaj link. Ale oczywiście wszystkie linki jeszcze na samym końcu w jednym dokumencie dostaniecie, także proszę się nie martwić, jeżeli czegoś nie zdążycie kliknąć i zapisać. Tak się dobrze składa, że dzisiaj mamy gościa, który również wrzuca różne pomysły na naszą grupę facebookową, a także na Padlet. I tym gościem jest, uwaga, uwaga. Uwaga, jest ja już dzisiaj. Aha, ja już tutaj. Dobra. Jest dzisiaj z nami Teresa. I Teresa chciałaby Wam opowiedzieć o swoich pomysłach na lekcje z elementami programowania. I to jest nasz pierwszy gość i pierwsza niespodzianka. Teresa, czy mogłabyś się nam pokazać? Jest O. taka szansa, że zaraz się uda. Tak. Witam wszystkich. Słuchajcie, w Krakowie jest burza.
Teresa mówi, że jest burza w Krakowie, ale oczywiście nie przeszkodziło to nam, żeby się połączyć z Teresą i żeby wysłuchać dzisiaj kilku inspiracji. Zatem Teresa, do dzieła, zapraszamy. Witam Was serdecznie wszystkich. To pierwsze moje takie wystąpienie, więc na wstępie od razu bardzo dziękuję Jasi i Krzysztofowi, że udało nam się w takim miłym gronie spotkać. No i cieszę się, że mają okazję mnie zobaczyć ci, którzy kojarzą gdzieś z laboratorium. Mam nadzieję, że będzie to spora dawka inspiracji, ponieważ nie ukrywam, że ja jestem chyba jedną z nielicznych osób, która kodowanie postrzegała właśnie jako komputery, tablety, tablice interaktywne i wszystko inne, ale na pewno nie dywan. W związku z tym, zaczynając pracę, wydawało mi się, że pochłonę wszystko to jednocześnie, ale okazało się, że może nie do końca tędy droga. W związku z tym, ja swoją przygodę z kodowaniem rozpoczęłam tak naprawdę od fascynacji TIC-iem i aplikacjami, które się pojawiały. Dlatego dla mnie istotnym było, żeby jak najwięcej takich nowoczesnych metod wprowadzić na zajęciach ze swoimi dzieciakami. Ponieważ uwielbiam komputery i wydawało mi się zawsze, że to jest karta przetargowa dla moich uczniów, dlatego chciałam te elementy wprowadzać dość aktywnie, przełamując również pewne stereotypy w swojej szkole, w swoim otoczeniu. Obserwując mistrzów kodowania, kojarzyłam ich, nie ukrywam, z tabletami, więc z tym, co się dzieje, z tym, że są roboty, z tym, że jest mata. W związku z tym wydawało mi się, że wszystko to uda się wprowadzić u mnie w szkole, dopóki tak naprawdę nie zaczęłam się zagłębiać w temat i okazało się, że można zacząć to troszkę łatwiej. Zaczęliśmy od akcji w ramach Code Week i kto już zaczynał z mistrzami w tym roku, ten wie, że jest to taka fajna akcja, dość dobrze rozpromowana, która jest bardzo chwytliwa dla wszystkich. My zaczynaliśmy od kubeczków, które myślę, że świetnie kojarzycie. Ktoś grał już kubeczkami? Działał ktoś na kubeczkach? Jeśli tak, to napiszcie. My zaczynaliśmy od kubeczków. Ja nie ukrywam, że dla mnie największym przełomem było ustawienie kubeczka startowego, którego musiałam konsultować z Anią Świć, która mi tutaj wyjaśniała, co jest punktem startu, żeby dobrze te kubeczki ustawiać. Okazało się, że kubeczki stały się furorą dla dzieciaków. Samo zdobycie kubeczków nie było trudne, ponieważ działamy z ocenianiem kształtującym. Kubeczki również na tym gruncie w różnej formie są popularne. Więc zaczynaliśmy od kubeczków i zaczynaliśmy od klasycznej muchy. W związku z tym mucha została przez nas zmodyfikowana na wszystkie możliwe chyba sposoby, które są, ponieważ daje możliwość fajnej przerwy, która jest elementem przerwy śródlekcyjnej, zajęć komputerowych, ale również zajęć edukacyjnych. To, co pokazywałam Wam na stronie, to są różne propozycje na muchę, na tablicę. Mamy muchę w wersji na bumbum rurki, które wiem, że świetnie kojarzycie. Mamy także wersję na dzwonki. Ja wiem, że niektóre z Was pytało o te dzwonki, ja tutaj pomacham. Ja znalazłam ten materiał jako sygnalizator odpowiedzi. Wykorzystuję to do gier grupowych, do zajęć grupowych, ale również podczas zajęć indywidualnych z dzieciakami, kiedy chcę, żeby się w dobrym momencie zgłosiły. Dlatego ta plansza, którą widzicie tutaj na dole, to jest właśnie plansza do dzwonku. Ta, która jest tutaj, do rurek, również się świetnie sprawdza. I ta, którą wykorzystuję na przerwach śródlekcyjnych, z różnymi poleceniami. Wszystko macie wrzucone w plikach, więc myślę, że możecie dowolnie wykorzystywać, bo tak naprawdę jest to prosta tabela, którą można modyfikować. Nie zachęcam do wrzucania zbyt dużej ilości elementów, ponieważ dzieciaki są tak mocno skupione na tym, co się dzieje, że duża ilość kropek wcale im nie ułatwia tego działania. Następnie po przerobieniu muchy chcieliśmy wejść do tego kodowania, wielkiego kodowania na komputerach. Okazało się, że kluczem do tego jest tak naprawdę orientacja w przestrzeni dzieci. Nasze pierwsze zajęcia z robotem, do których wykorzystaliśmy, uwaga, dywaniki, to znaczy najzwyklejsze wycieraczki do bucików, produkt znanej dużej sieciówki, przecięty na pół, który można odwrócić i ma taką szarą stronę, drugą ma granatową. W związku z tym nasz robot poruszał się początkowo na planszy 5 na 5. Trasa granatowa wyznaczała nam trasę i warianty były różne. Najpierw dzieci widziały trasę, potem jedno dziecko było odwracane tyłem do planszy, podając polecenia. I tak naprawdę te początki pokazały, że dzieciaki mają wbrew pozorom jeszcze trudności, mimo tego, że to klasa druga, przełożenia na działanie praktyczne ruchów w prawo, w lewo, szczególnie jeśli nie są same robotami.
W związku z tym, po tych początkowych przeprawach, po naszych zabawach z kubeczkami, o których mogliście poczytać na mistrzach hodowania, to jest to zdjęcie w prawym górnym rogu, gdzie dzieci dopełniały i przekraczały próg dziesiątkowy. Zabawa polegała na tym, że kubeczki w danym kolorze mogły hodować w określony sposób. To znaczy żółte układały pierwszą liczbę w działaniu, drugie miały dopełniać do 20, a pozostałe były nadwyżką, która się pojawiała. Dzieciakom niezwykle to ułatwiło rozwiązywanie zadań z tak zwanym rozpisywaniem, które nie zawsze dzieciakom od razu się udaje. Po tych wszystkich elementach czas na trochę działania praktycznego na komputerach. Jeśli ktoś by o coś pytał, a ja nie widzę, to się nie denerwujcie, ja zaraz zrzucę tam okiem na czat. Również do waszych plików wrzuciłam nasze labirynty. Ja mam takie labirynty przygotowane w takiej malutkiej wersji zalaminowanej. Sprawdza się to o tyle, że dzieciaki mogą wymazywać swoje polecenia, mogą grać i kodować informacje. Ja mam puste plansze, natomiast dzieci mogą także dostawać gotową planszę, mają zakodować trasę lub sprawdzić, które dzieciaki mają taką samą planszę jak one, po tym jak podamy tylko kod strzałkowy. Na komputerach natomiast można wykorzystać taką stronę, którą wam podrzuciłam, która ma dokładnie taki sam mechanizm, tylko dodatkowym utrudnieniem jest to, że trzeba dojść do tego pola, którym jest wynik. Więc aplikacja również prosta i myślę, że wszystkim się spodoba, naszym dzieciakom udało się. Wszystkie te działania tak naprawdę miały nas doprowadzić do mojego wielkiego kodowania na komputerach, bo to było moim celem. Więc po przejściu labiryntu, po wdrożeniu tych poleceń, zaczęliśmy od takich prostych aplikacji jak Code.org, które świetnie odnalazły się dzieciaki. Hitem była Wioska Świętego Mikołaja Google'a, więc no to była rewelacja, która po prostu świetnie prowadziła dzieciaki. I tak naprawdę zaczynamy ze Scratchem, ale dopiero w takiej wersji podstawowej. Natomiast nie ukrywam, że dzieciaki zaczynają w nim działać bardzo intuicyjnie. Jak działać na komputerach, jeśli nie macie kont uczniów, ponieważ to może być czasem bolączka. Ja wykorzystuję taką platformę, która się nazywa Symbaloo. Jest to taka klasyczna aplikacja do zbierania zakładek. Jej atutem jest to, że można ją aktualizować zdalnie ze swojego konta, ponieważ można normalnie sobie ją dołożyć do swojego Gmaila. Symbaloo. Też zaraz wrzucimy do linku, w razie czego, przez dwa opisane na końcu. Pozwala na to, żeby dzieciom udostępnić stałą zakładkę, którą ja aktualizuję wcześniej w domu. Ta, którą widzicie po lewej stronie, to jest zakładka dla moich dzieciaków, które wykorzystują w domu, aplikacje, które wykorzystują w domu. Natomiast ta po prawej stronie jest tą, która jest aktualną na zajęcia. Dlatego w momencie, kiedy dzieci skończą pracę, na przykład z edytorem, jakimkolwiek, wykonają swoje zadanie, to automatycznie mają swoją platformę, gdzie wiedzą, że mogą skorzystać z swoich kont, wykorzystać swoje hasła i mają do tego na bieżąco dostęp. To zdecydowanie ułatwia i unikamy tej sytuacji. Proszę Pani, a co wpisać? A gdzie kropka? A gdzie kreska? Automatycznie staje się to wszystko szybsze. Natomiast na potrzeby laboratorium przetestowałam pewną grę. Wrzucę Wam filmik do grupy, ponieważ tutaj może się okazać, że się go nie uda nam włączyć. Zabawa, o której pisałam, czyli labirynt z dzieciaków. Jest to ustawienie 5x5 bądź 4x5. Dzieciaki dostają ode mnie polecenia w prawo, dwa razy w prawo, dwa razy w lewo. Natomiast w pewnym momencie padają dwa imiona. Na jakiej grupie? Na laboratorium. Natomiast padają dwa imiona dzieciaków. Pierwsze goni, drugie ucieka. W związku z tym, nie dość, że labirynt jest żywy i zmienia swój układ, a nie można dzieciom przerwać rąk, to jeszcze mamy osoby, które tutaj dodatkowo nam tą zabawę utrudniają, więc jest to jakaś propozycja do utrwalania tych kierunków. Natomiast ja nie ukrywam, że zafascynowałam się na ostatnim szkoleniu mistrzów kodowania grą Cody Robi, którą pokazała nam Ania Jędryczko. I ponieważ musiałam sprawdzić to w wersji podłogowej, i w wersji uproszczonej, to też moje dzieciaki mają planszę również 5x5 i swoje dywaniki. Mamy dwa roboty. Zadaniem grup jest zaprogramować swojego robota tak, żeby przy użyciu maksymalnie 5 ruchów w danej rundce stanął na polu drugiego robota. Co mogę Wam powiedzieć?
Gdybyście zobaczyli moich uczniów we wrześniu, zastanawiających się, gdzie jest prawo, lewo, a teraz zobaczyli moich uczniów, którzy, jak powiedziałam, ale robot nie może stać w miejscu, musisz wydać jakieś polecenie, i powiedzieli 4 razy w prawo, mając świadomość, że jest to wydanie polecenia, ale robot nie zmieni swojej pozycji, satysfakcja jest niesamowita, ponieważ poziom świadomości jest, u dzieciaków jest naprawdę ogromny. Jeśli będziecie miały jakieś pytania co do tych działań, ja jestem na grupie, więc można spokojnie pisać. Mam nadzieję, że możecie wykorzystać oczywiście kartki, tekturki, nie musicie mieć dywaniku, więc spokojnie możecie to zrobić w swojej grupie i każde dziecko powinno sobie z tym poradzić. Ja zrobiłam takie maski dzieciakom, one mają na głowie takie maski, opaski z robotem, więc dodatkowo wchodzą w ten klimat i świetnie się bawią. Ponadto zachęcam wszystkich do zabaw doskonalących samą percepcję wzrokową dzieciaków. I strona, którą wrzucałam Wam na grupie, naprawdę stanowi świetną bazę do przygotowania wielu zajęć podłogowych również na matę, ponieważ są tam gotowe aplikacje, które można sprawdzić i wykorzystać do zapamiętania z dzieciakami. Mam nadzieję, że parę inspiracji dla Was. Jeśli pojawią się jakieś pytania, to piszcie od razu. Staram się wszystko Wam w takiej formie skrótowej podać, ale przede wszystkim dlatego, że należy pamiętać, że dzieciaki w tym świecie multimedialnym żyją i są tym zafascynowane. I niejednokrotnie dzieci, które wydają się, że są poza kontaktem z nami momentami, nie zawsze są zainteresowane tym, co proponujemy, żyją w tym świecie komputerowym. To jest praca jednego z moich uczniów do konkursu O dziwo o Krakowie, w której chciał zaprezentować naszą klasę. Każdy ludzi, kto jest jeden z członków grupy, i musiało być Minecraftowo. W związku z tym dzieciaki znają świetnie, kojarzą różne strony, różne aplikacje, więc myślę, że tym bardziej warto im otwierać ten świat i pokazywać. Krzysztofie, starałam się bardzo. Pięknie, no cudownie, szybko, zwięźle na temat, super. Cieszę się. Dzięki, Teresa. Bardzo dziękujemy Teresie. Jak widzicie, kilka inspiracji tutaj fajnych nam pokazała. Te rzeczy pojawiają się właśnie. Gdzie one się pojawiają? Już mówię. Jest z nami kilka nowych osób. I parę słów wyjaśnienia. Co to jest laboratorium? Laboratorium to taki projekt dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, który pomaga przede wszystkim wymieniać się doświadczeniami, ale też uczyć się od siebie nawzajem, jak elementy programowania wplatać w codzienną pracę. Nie tylko na zajęciach komputerowych, informatyce, ale również na języku polskim, matematyce czy też przyrodzie. Dotychczas odbyły się już 3 spotkania. Ja tutaj przejdę do tej mojej prezentacji, pokażę. Mieliśmy, przepraszam, 2 spotkania, dzisiaj jest 3. Na samym końcu podamy Wam linki do tych poprzednich nagrań, więc będziecie mogli sobie odtworzyć. I jeszcze informacja taka dodatkowa, o której mówiła Teresa, to grupa, w której spotykamy się na co dzień, w której działamy i piszemy do siebie, to grupa facebookowa, i kto będzie chętny dołączyć do naszego laboratorium po webinarze, to oczywiście zapraszamy. Grupa nazywa się Laboratorium 2017, bodajże tak, Krzysztof. I oczywiście Was do tej grupy zapraszamy, a także na Padlet, na którym umieszczamy swoje pomysły. Mam nadzieję, że wyjaśniłam w kilku słowach, kim jesteśmy i co tu robimy, i zachęciłam do tego, żeby zostać z nami mimo wszystko, nawet jeżeli się nie było na poprzednich 2 webinarach. Bardzo serdecznie dziękujemy Ci, Teresa. Dziękuję ślicznie, wysłuchuję dalej nowych inspiracji. Dobrze, do zobaczenia. Możesz już wyłączyć swoją kamerę. Słuchajcie, tak, będą nagrania, pod koniec dostaniecie linki do tych nagrań, więc będzie można sobie te wszystkie inspiracje prześledzić, ale tak jak mówię, na Padlecie i w grupie facebookowej również większość z tych pomysłów się znajduje, więc można z nich korzystać.
Powiedziałam, że mamy dzisiaj dwie niespodzianki. Teresa była jedną niespodzianką. Przepraszam, że tak przedmiotowo trochę to zabrzmiało. Jest z nami, właściwie to mamy chyba jeszcze dwie niespodzianki, także jest jeszcze gratis. Jest z nami dzisiaj również Katarzyna, która próbowała połączyć się w zeszłym tygodniu. I chcielibyśmy się z nią dzisiaj też przywitać, ponieważ nie w zeszłym tygodniu, tylko 2 tygodnie temu miała problemy techniczne, ale chcielibyśmy spróbować, czy już są zażegnane i możemy się usłyszeć. Katarzyno, czy mogłabyś włączyć swoją kamerę i mikrofon? Widzę, że coś tam się kręci. Laboratorium 2017 MK. Tak nazywa się grupa facebookowa. To informacja dla Agat i dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie są z nami w tej grupie. O, właśnie Krzysztof wkleił link, dzięki. Katarzyno, czy spróbujesz? Widzę, że wyrzuciło Kasię. No dobra, to słuchajcie, to damy Kasi jeszcze chwilę, w takim razie może spróbuję jeszcze raz się z nami połączyć za chwilę, a tymczasem uwaga, uwaga, Mega Master od Scratcha Juniora. O, jest z nami Kasia, jest z nami Kasia. Cześć Kasia, odezwij się. O, znowu cię słyszymy z takim zniekształceniem. Tak się starałem. Wiemy, że się starałaś, wiesz co, ale ja myślę, że nie poddawaj się, naprawdę. Słuchaj, czy masz tablet i mogłabyś przez ten tablet się z nami połączyć? No niestety nie mam tabletu. A przez smartfona może? Wiesz co? Ale mam świetnego gościa, który opanuje to. Nie, niestety. Ach, jak nam przykro, ale ja myślę, że Kasia nie będzie się poddawała i będzie próbowała i w końcu się nam uda połączyć i porozmawiać. No dobra, to ja już zaczęłam tutaj pięknie wprowadzać, tak, jeszcze raz, ta-da-da-dam, fanfary. Słuchajcie, mamy jeszcze dzisiaj jednego gościa. Jest z nami mega master, specjalista po prostu i kreatywny mózg na maksa od tworzenia projektów Scratch Juniorze. Uwaga, ta da, 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 da. Oto Sylwia! Cześć, hello! No, Asia, bardzo dziękuję za takie wprowadzenie. Ja zawsze chciałam być niespodzianką. Przepraszam, nie mam kokardy przy sobie, bo bym sobie wywiązała. Jako niespodzianka. O ja, czy... Ja dzisiaj wyjątkowo nie o juniorze. Tak jak mi Asia zapowiedziała, ale ja dzisiaj troszkę z innej strony. Chciałabym Wam coś zaproponować. Coś, co pomoże Waszym dzieciakom uczyć się, zapamiętywać pewne rzeczy. I tak jak tu widziałam na grupie, pisaliście, że 6-latki to sobie świetnie z wszystkim radzą. Więc ja dla Was mam takie po prostu... taką propozycję. Słuchajcie, czy slajdy są widoczne? No właśnie, ja mam też informację, że slajdy są niewidoczne dla uczestników. Słuchaj, załadujemy je jeszcze raz. No dobra, właśnie. Wyłączymy. Otwórz. Okej. Okay. Dobra, zaraz. O, teraz widać. Okay. Widać? Super, dajcie znać, czy widać. Tak, super. Widać, ja po prostu bez ciebie nie dałoby rady. Dzięki wielkie. Słuchajcie, słuchajcie, skoro 6-latki sobie tak świetnie z wszystkim radzą, to ja trochę z wyższej matematyki, a mianowicie sortowanie bąbelkowe. Dajcie znać, czy ktoś coś wie na ten temat, słyszał, może ktoś jest po studiach matematycznych. Jeżeli coś, to bardzo proszę, komunikat. Nie, Beata, tak. Okej, okay, super. Słuchajcie, to ja wam... to ja chciałabym Wam pokazać, na czym polega to sortowanie bąbelkowe i jak w jaki sposób możecie korzystać ze swoimi uczniami. Tak naprawdę od lat 3 do lat, nie wiem, 99. Ja się ostatnio przekonałam, że pomogło mi to w pewnej kwestii. No ale do rzeczy przejdźmy. Słuchajcie, sortowanie bąbelkowe to, jak sama nazwa mówi, sortujemy sobie pewne elementy po kolei. I taki prosty, banalny przykład. Zobaczcie, mamy 4 postacie.
Jeszcze może dwa słowa o tym, jak powinno się odbywać sortowanie bąbelkowe. Kiedy widzicie ten slajd i patrzycie na niego, to macie taką manierę poprzestawiać wszystko we właściwej kolejności, bo wszystko widzicie, wszystko ogarniacie. Natomiast fajne jest to, kiedy uczniowie stoją koło siebie, trzymają na przykład kartkę z jedynką i mogą tylko obserwować osobę stojącą po prawej i po lewej stronie, a nie wiedzą, co trzyma osoba stojąca pięć miejsc dalej. Więc to jest o wiele lepsze i po prostu fascynujące. Ja ostatnio się strasznie nakręciłam na ten sposób. No ale dobra, do rzeczy. Słuchajcie, teraz widzicie to, do czego chciałabym dojść, czyli kolejność czterech liczb, 1, 2, 3, 4. No to spróbujmy. Słuchajcie, pierwsza rzecz, którą wykonuję, to sortowanie, to mieszanie. Czyli zamieszamy, poprzestawiałam sobie przypadkowo zupełnie te liczby. No i teraz zobaczcie, na czym polega sortowanie. Biorę pierwszą osobę. Pierwsza osoba ma liczbę z numerem 2. I teraz pierwsza osoba sprawdza osobę po swojej lewej stronie. Patrzy na tą osobę po lewej stronie. Osoba po lewej stronie ma numer 3. I tak się zastanawiają. No, dwójka, czy ty dobrze stoisz? Dwójka sobie myśli, no ja dobrze stoję, bo ja jestem przed trójką. Stoję dobrze na swoim miejscu. W związku z powyższym, skoro tak, to zostają na swoim miejscu. Teraz przechodzimy do osoby stojącej jako druga. Osoba stojąca jako druga ma numer 3. I trójka znowu sprawdza po swojej lewej stronie, kto stoi. Patrzy, czwórka. Więc sobie myśli, dobra, trójka, ty jesteś czwórka, więc ja chyba dobrze stoję, bo przecież trójka jest przed czwórką. Czyli stoimy bardzo dobrze, nie zamieniamy się, jest wszystko ok. No dobra, no to idziemy dalej. Sprawdzam trzecią osobę. Trzecia osoba ma czwórkę. No i sprawdza po tej swojej lewej stronie, kto tam stoi. A tam stoi jedynka. No i nagle coś dziwnego, no bo czwórka nie jest przed jedynką, więc czwórka wysyła komunikat, hej, ty jedynka źle stoisz, musisz się zamienić miejscami. No to szybciutko czwórkom zamieniają się miejscami. I teraz zabawa zaczyna się od początku. Zabawa trwa tak długo, aż w konkretnym ułożeniu nie nastąpi już żadna zmiana osób. Spróbujmy dojść z tym do końca. Uwaga, zaczynam znowu od pierwszej osoby. Pierwsza patrzy trójka. Okej, stoję dobrze, czyli nie ruszam się, nie zamieniam się. Druga osoba. Druga patrzy, o, jest jedynka. To ja chyba źle stoję, bo ja powinienem być za jedynką, a jedynka przede mną. Więc co robi trójka z jedynką? Trójka z jedynką zamieniają się miejscami. Super. Teraz idziemy do trzeciej osoby. Trzecia osoba ma 3. Patrzy, za nią stoi czwórka. Więc dochodzą do wniosku, że są dobrze ustawieni i tak powinni zostać. Zaczynamy znowu od pierwszej osoby. Pierwsza osoba ma 2. Po lewej stronie jest jedynka. Coś tu nie gra, więc jedynka z dwójką muszą się wymienić. Idziemy dalej. Dwójka, trójka. Tu się zgadza, nikt się nie zamienia, wszystko zostaje na swoim miejscu. Trzecia osoba, trójka, następna czwórka, również się wszystko zgadza, osoby zostają na swoim miejscu. Przypomina to ustawienie uczniów według wzrostu. Świetny pomysł, ok. No dobra, słuchajcie, no to nam się tak wydaje, banalne. Co to jest posortować liczby od 1 do 10, od 1 do 50? My jesteśmy w ogóle takie mega umysły i ogarniamy wszystko. Ale nie wiem, czy pamiętacie układ planet. No i słuchajcie, ja pamiętam, uczyłam się na fizyce w liceum. Wyrecytowałam te planety od pierwszej do ostatniej. Jakie było zdziwienie, kiedy mój wspaniały profesor z fizyki kazał mi to zrobić od końca. Nie wiem, czy kiedyś się zastanawialiście nad tym, że jak prosimy kogokolwiek o wymienienie na przykład dni tygodnia, to zaczynamy od wtorku. O, przepraszam, od poniedziałku, no tak. Dzisiaj, no tak, dobrze, że w ogóle wiem, jaki dzisiaj mamy dzień tygodnia, halo. Dzisiaj mamy... Środę. Środa! Brawo, dzięki teraz. Super. Ale to jest niesamowite, bo dla mnie...
dla mnie każdy dzień jest po prostu wyjątkowy. I to dlatego. No dobrze, zaczynamy od poniedziałku. I tak, słuchajcie, tak lecimy. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, do niedzieli. I nawet się nad tym nie zastanawiamy. Ale dzieci, jeżeli damy im środę i powiemy, co jest przed tą środą, a co jest za środą, to one zaczynają mieć problem. I my z pewnymi elementami również, bo właściwie... Tak zwany, bez problemu sobie z tym poradzi, bo ja chciałabym przetestować z wami tę zabawę. Zaczynamy od Słońca. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. Jeszcze kiedyś do niedawna był Pluton. Niestety już nie. I teraz słuchajcie, zaczynamy naszą zabawę, ponieważ ja nie jestem w stanie tutaj poprzestawiać rzeczy, więc spróbuję sobie cywać, a wy mi musicie teraz pomagać. Ja zadaję pytania, a wy mówicie mi, czy mam coś zamieniać, czy nie. No to uwaga, gotowi? Zaczynamy. Wenus. Wenus i Merkury. Słuchajcie, czy Wenus jest wcześniej niż Merkury? Czy Wenus jest wcześniej niż Merkury? Czy Wenus i Merkury stoją dobrze? Nie. Odpowiedź nie. No to skoro nie, to uwaga. Ja sobie symbolicznie przekreślę i robimy tak. Tu będzie Merkury, tu będzie Wenus. Dobra. Idziemy dalej. Jesteśmy na drugim polu, czyli mamy Wenus. Wenus sprawdza się ze Słońcem. Pytanie, czy dobrze stoi ze Słońcem? Czy mam zamienić? Czekam na odpowiedź. Czy Wenus zostaje przed Słońcem, czy mam zamienić? Zamienić. Okej. Dobra, zamieniamy. No to uwaga. Przekreślam Słoneczko. Usunę sobie teraz symbol szybciutko. Sylwia, Wenus. To ja Cię będę wymazywała. Dobra, ja wezmę gumkę i będę wymazywała. Czyli tu zostaje. Dobra. Okej. Okay. Cudownie. Czyli Słońce i Merkury ma. Amen. Czekam na podpowiedź. Czy Merkury jest przed Ziemią? A tak w ogóle to chciałam powiedzieć, że ja się przygotowałam i tutaj nie wiem, czy widzicie, ale ja w ogóle jestem przygotowana z gadżetami. Planety mamy, jedną z nich. A to dlatego, że jestem w pokoju mojej córki, więc tu dużo materiałów pomocniczych. Słuchajcie, co mam zrobić? Merkury i Ziemia. Uwaga, jesteśmy tutaj. Merkury i Ziemia. Czy Merkury zostaje przed Ziemią, czy Ziemia ma być przed Merkurym? Monika woła, zamieniamy, tak? Zamieniamy. Zamieniamy czy nie? Zostaje. No, oczywiście, że zostaje. Merkury jest przed Ziemią, czyli musi zostać. Nie ma ściągi. A no właśnie, widzicie, i tu się fajnie dzieje, bo zaczynamy się czuć jak dzieciaki, po prostu. One mają problem z liczbami, a my mamy na przykład problem z planetami. Przepraszam, ja mam. Dobra, Merkur, czy Ziemia jest przed Neptunem? Czy Ziemia jest przed Neptunem? Brak Wenus. Wenus... No przepraszam, ja źle... Asia, zmarz mi Merkury drugie. Nie, zmarz mi drugie Merkury, tu powinno być W, prawda? Jeszcze raz. A dzisiaj jestem zakręcona, skoro dzisiaj dla mnie dopiero... To, przepraszam, jeszcze raz. Pierwsze Wenus zamieniliśmy z Merkury, prawda? Czyli Merkury i tu stał Wenus. Wenus ze Słońca musieliśmy zamienić, czyli Słońce nam zostaje tu, a tu jest W. Miałam napisać W, napisałam M. Przepraszam, dzisiaj wszystko dla mnie na odwrót. No to idę dalej. Dziękuję za poprawkę. Odpowiedź. Dobrze. Dziękuję Wam bardzo, ale naprawdę emocje robią swoje. Czy Wenus i Ziemia są na swoim miejscu?
Czy Wenus i Ziemia zostają? Czy mam zamienić Wenus z Ziemią? Bożena mówi, że to bardzo trudne. Dla nas jest bardzo trudne, a dla dzieci zacznij od liczb, naprawdę. Zostaje, świetnie, no to jestem w Ziemia. Ziemia sprawdza się z Neptunem. Ziemia i Neptun zostają. Zostaje, dobrze. Jestem teraz Neptun. Neptun sprawdza się z Uranem. Czy Neptun z Uranem zostają? Nie, świetnie. Przekreślam Neptun, przekreślam Uran, więc tu będzie Uran. Kontrolujcie mi, żebym znowu mi się wtorek ze środą nie pomylił, a tu będzie Neptun. Okej, jestem przy Neptunie. Neptun. Neptun, Jowisz. Neptun, Jowisz. Czy zamieniam? Zamieniamy. Okej, Asia, marzymy N. Tu wpisujemy J. A tu, pilnujcie mnie, ma być Neptun, prawda? Jest ok. Idę dalej. Przekreślę jeszcze Jowisz, bo już go przełożyłam na drugie miejsce. Jestem Neptunem. Neptun, Saturn. Zostaje czy zamieniam? Neptun, Saturn. Zostaje czy zamieniam? Neptun, Saturn. Zostaje czy zamieniam? Zamieniamy. Dobra, no to uwaga. Asia, Neptun marzymy. Na miejscu Neptuna wpisuję Saturn. Tu już Saturna nie ma, a przed ostatnim Neptun. I ostatnia para. Znowu jestem Neptunem. Neptun i Mars. Zamieniamy? Tak. Zamieniamy. No to marzymy Neptun. Dobra, mamy Marsa i na... Tu Marsa, a tu mamy Neptuna. I uwaga, zaczynam zabawę od początku. Okej, słuchajcie. Czy Sylwia wam uciekła, czy tylko mi? Halo, halo, jestem. Jestem. Jest Sylwia, dobra, super. Super. Słuchajcie, dobrze, zamieniam Merkury Słońcem. Słuchajcie, uważam, że myślę, że na tyle praktyki wystarczy. Ja bym już zakończyła na naszym sortowaniu. Słuchajcie, ja tylko podpowiadam, bo dzisiaj mówiliście i Teresa nam mówiła, że kubeczki to mega sprawa, więc równie dobrze to sortowanie fantastycznie wychodzi na kubeczkach. Wystarczy je opisać. I teraz ja proponuję, żeby dzisiaj jako pracę domową wykonać coś takiego. Natomiast zanim się rozstaniemy, to jeszcze wam chcę pokazać moje propozycje, do czego możecie to wykorzystać. Popatrzcie. Po pierwsze dni tygodnia. Czyli poniedziałek, wtorek, środa, ale nie recytujemy, tylko sortujemy. Miesiące. Następnie pory roku. Daty urodzin. Słuchajcie, to wychodzi genialnie, kiedy prosimy, żeby każde dziecko napisało na kartce w jeden określony sposób datę swoich urodzin. To jest genialne, kiedy cała klasa musi się przesortować i teraz już każdy wie, kto ma wcześniej niż on urodziny, a kto dopiero po nim. I to jest rewelacyjne. To samo możecie zrobić z wiekiem, kiedy dziecko poda wiek w latach, miesiącach. Dniach. Możecie w ten sposób sortować z maluchami. Okej, czy mnie słychać? Czy mnie słychać? Tak, tak. O, teraz widzimy. To słuchajcie,
super. To popatrzcie, czyli możecie na przykład wykonywać takie, opisywać z dzieciakami czynności, czyli pobudka, śniadanie, szkoła, obiad, podwieczorek i potem sortujemy te czynności. Możecie te czynności przeinaczyć na przykład opowiadania, czyli czytacie z dzieciakami książkę, a potem na karteczkach wypisujecie różne zdarzenia, które miały miejsce w tej książce. Mieszamy się i teraz zobaczymy, czy potrafią odtworzyć, które miało miejsce wcześniej, więc to również się fajnie sprawdza. No i takie podstawowe rzeczy, które na pewno każdy przerabiał, czyli alfabet. Jak już dobrze poznamy alfabet, to szyk wyrazów alfabetycznie, czyli poziom trudniejszy. To samo możecie robić z liczbami parzystymi, nieparzystymi, wielokrotnościami. Tak mi jeszcze wpadło do głowy dzisiaj zajęcia z historii. Nie jako daty, ale wydarzenia, same nazwy wydarzeń. I można było z tymi starszymi już uczniami również chronologicznie ustawiać pewne wydarzenia, które miały miejsce. Więc pole do popisu jest naprawdę ogromne. Słuchajcie. Jeżeli będziecie chcieli znaleźć tam ten opis sortowania bąbelkowego i zachęcam do stosowania. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Było bardzo miło, że z wami byłam i przepraszam raz jeszcze za moje lapsusy, wpadki i za to, że dzisiaj mamy środę. Mamy środę dzisiaj, kochani, na 100%. Tak. Słuchajcie, dzięki Sylwia. Ekstra, wiesz co, ja już widzę po prostu te zadania, naprawdę świetne. Jak widziałam filmik z twojego szkolenia, to mówię, no fajne, okej, planety świetne. Mówię, poczekam na drugą, trzecią klasę, ale przecież to wiadomo, można właśnie z liczbami. Normalnie, niesamowita jesteś, naprawdę, Sylwia. Wszystkim, tak. Super. Dzięki bardzo. Dzięki raz jeszcze. Dziękujemy bardzo Sylwii za bardzo fajne pomysły. Oczywiście zapraszamy Sylwia też na Padlet, możesz tam umieszczać też swoje pomysły, będziemy z nich korzystać. Dobra. Jeszcze, na pewno. Super, fajnie. To wracamy teraz do mojej prezentacji. Mogę w końcu się wykazać? Żartuję. Słuchajcie, dzisiaj małe przejście z offline'u do online'u. Dzisiaj parę rzeczy, które myślę, że już czas, żebyśmy zaczęli sobie wdrażać. Wiem, że już niektórzy próbują. Nam Teresa dzisiaj tutaj pokazywała właśnie swoje przygody z różnymi platformami. I ja dzisiaj chciałabym tak szybciutko pokazać cztery rzeczy, które możecie wykorzystać w swojej pracy i zarówno wykorzystując tablety, jak i komputery. Niektóre z nich są na dwie platformy dostępne, więc nie ma najmniejszego problemu. Pierwszą rzeczą, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać, to platforma Code.org. Za chwilę udostępnię Wam mój ekran i pokażę, jak to wygląda od środka, bo być może nie wszyscy jeszcze mają tam swoje konto. Dlatego też powiem króciutko, jak sobie je założyć i jak założyć klasę i co nam daje ten widok nauczyciela. Jak wejdziemy na stronę Code.org, ja już tu wklejam link, to pierwsze, co możemy zostać poproszeni, o wybór języka. Platforma jest częściowo, ale właściwie nawet w większej części spolszczona. Oczywiście nie wszystkie materiały są przetłumaczone na język polski, ale ta główna, taka zasadnicza część platformy, ten cały interfejs jest przetłumaczony na język polski, więc będzie trzeba go sobie wybrać. Jeżeli nie pojawi Wam się takie okno, to po wejściu na stronę trzeba zjechać na sam dół i tam po prawej stronie bodajże będzie takie pole do rozwinięcia i tam najprawdopodobniej będzie język ustawiony English, więc w tym momencie trzeba będzie go zmienić sobie na język polski. Jak już sobie ustawimy język, to wtedy widzimy w ten sposób platformę i jeżeli nie mamy konta jeszcze na Code.org, to tutaj trzeba kliknąć w ten baner Zaloguj się, ponieważ przejdziemy do takiego okna, gdzie jeżeli mamy już konto, możemy się zalogować, albo możemy sobie założyć nowe konto.
Można się zarejestrować przez formularz, który trzeba wypełnić. I jak już się go wypełni, to potem oczywiście możemy się bez problemu logować. Ważne jest, żeby tutaj sobie wybrać w tym pierwszym okienku opcję nauczyciel, bo to nam daje troszeczkę inne jakby uprawnienia do korzystania z tej platformy. I wtedy możemy też właśnie zakładać sobie klasy i możemy dodawać uczniów. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś szczególnie trudne. Jeżeli będziecie potrzebowali pomocy, to dajcie znać. Ja teraz spróbuję podzielić się moim ekranem. Chwileczkę, bo mi tutaj... tak, ja mam już aplikację. On mi teraz chce tutaj te aplikacje pobierać. Kurczę. No nie zamykam okna. Czekam chwilę. Ostatnio próbowałam i mi się to fajnie otworzyło. No dobra, chwilę poczekamy. Będę teraz gadała. Słuchajcie, w Krakowie jest burza. A jak u Was? Mam nadzieję, że świeci słońce, bo u mnie dzisiaj była trochę barowa pogoda. Widzę, że piszecie. O, uwaga. Już spokojnie w Krakowie, świetnie. Dobra, zaraz będziemy mieli pełen ekran. Dobra, mam nadzieję, że już widzicie mój pulpit. Jesteśmy teraz, dobra, włączę sobie tutaj czat. W Warszawie pada, o proszę, ponoć rano było słońce. Ciepła noc w Suwałkach. Ciemna, ciepła noc w Suwałkach. Dobra, słuchajcie, to obgadałyśmy pogodę, no więc przechodzimy do platformy Code.org. Słuchajcie, kiedy się zalogujecie na tej platformie, to tutaj w górnym prawym rogu mamy taką informację, że jesteśmy zalogowani. Ja mam akurat napisane Witaj Joanna. I teraz jak sobie to rozwinę, jak widzicie, to mam takie krótkie menu, domową stronę nauczyciela, studio kodowania, moje konto, pomoc i opcje wylogowania się. Ale oprócz tego, to co tutaj widzę, to jest cały mój taki pulpit nawigacyjny. I co my mamy tutaj dostępne? Mamy tak, konta i postępy ucznia. I tutaj to jest ta rzecz, która nas bardzo interesuje, ale też nasze postępy w kursie, czyli to, co my zaliczamy na platformie, bo oczywiście my też możemy tutaj sobie kodować, uczyć się kodowania, przechodzić kolejne etapy. Mało tego, możemy sobie też wydrukować certyfikaty, ja je uwielbiam, mam wydrukowane wszystkie, zawieszone w pokoju, oczywiście wiszą, w klasie też z dzieciakami sobie wieszamy. Mamy też dostępne materiały, one są niestety w języku angielskim, ale za chwilę pokażę, jest parę rzeczy, z których warto skorzystać, które są dosyć ciekawe i w zasadzie nie trzeba też dobrze znać języka angielskiego, żeby z nich skorzystać. I mamy różnych kilka informacji, jeszcze można sobie to poprzeglądać. To, co najważniejsze i z czego ja korzystam, to są te trzy tutaj elementy. Jak zjedziemy w dół, to widzimy kursy dostępne, na przykład godzina kodowania z Minecraftem czy z Gwiezdnymi Wojnami, w Krainie Lodu bodajże, taki tytuł polski tej bajki, klasyczne labirynty z Angry Birds i tak dalej, i tak dalej. No i teraz tak, przejdę tutaj do tego panelu nauczyciela, konta i postępy ucznia. I co my tutaj mamy? Zobaczcie, ja mam tutaj założone klasy, którymi, że tak powiem, zawiadamiam. I tutaj generuję, wpisuję uczniów i generuję im hasła. Pokażę Wam teraz jak założyć nową klasę, jak wpisać uczniów i co tak naprawdę potrzebujemy. To jest naprawdę banalnie proste. Jak podwiniemy tą stronę do góry, to mamy tutaj coś takiego jak nowa sekcja. To może trochę zmylić, to chodzi o nową klasę, ale w sumie może to też być grupa, więc nazwano to po prostu sekcją. Więc klikamy sobie nowa sekcja. I teraz zobaczcie,
Pojawia nam się pole na wpisanie. Ja tutaj wpiszę grupa testowa. I teraz typ logowania. I to jest mega fajne, ponieważ jeżeli pracujemy z pierwszakami, to bardzo często jest tak, że one nie czytają, bądź mają z tym jeszcze problem, bądź z wpisywaniem haseł na klawiaturze jest dużo problemów i wtedy nam lekcja gdzieś tam ucieka, bo niechcący włączą caps lock, czy jak jest wielka litera, to nie potrafią tego zrobić jeszcze, więc tutaj rozwiązano to świetnie. Zresztą przedszkolaki już sobie też z tym potrafią poradzić, bo wystarczy, że tylko będą rozpoznawały swoje imię. Za chwilę powiem, o co chodzi. No więc wybieram sobie tutaj, w jaki sposób dzieciaki będą się logowały. Oczywiście mogą też swoim mailem, ale nie ma takiej potrzeby. Więc wybieram sobie obrazek i teraz tutaj mamy poziom, dla którego poziom tej grupy, w sensie takim klasa, która to jest klasa K, to jest przedszkole, ale to jest według stopni brytyjskich, więc tutaj jakby to troszeczkę inaczej też wygląda w naszym odniesieniu, ale można sobie wybrać klasę pierwszą, drugą, trzecią, to jest mniej więcej podobny poziom, czy też przedszkole. No dobra, wybiorę sobie klasę pierwszą i teraz mogę tutaj sobie wybrać konkretny kurs, ale nie muszę. No i teraz w zasadzie to chyba wszystko. Wystarczy, żebym nazwała sobie tę grupę i teraz muszę zjechać w dół. Nie, przepraszam, do góry jeszcze raz, bo ja tutaj mi zasłania. O właśnie, mamy takie po prawej stronie opcję zapisz, tak? No to zapisuję sobie tę sekcję. No i co? Mam już grupę testową i teraz jak widzicie pod spodem mamy tutaj zarządzaj uczniami. Podwinę czat, żebym mogła sobie tu lewym okiem prawym zerkać. I teraz tak, zarządzam uczniami, wchodzę tutaj i jak widzicie mam opcję dodawania uczniów albo wielu uczniów. Mogę ich wpisać seryjnie, mogę ich wpisać pojedynczo i jak widzicie nie potrzebuję żadnych e-maili. Nawet tak naprawdę nie muszę wpisywać nazwisk, ja nie wpisuję, wpisuję po prostu tylko imiona. Jeżeli jest dwóch Grzesiów, no to wpisuję Grześ S i Grześ M, czy K, czy P, czy I tak dalej. Więc wpiszę tutaj kilka osób, będzie Kasia, wpisuję jej wiek, załóżmy 7 lat, płeć, kobieta i teraz sekret, czyli to hasło jest generowane tutaj automatycznie. Zapisuję i dodaję kolejnego ucznia. Dodaję jeszcze na przykład Tomek. Hop, wiek 7, płeć mężczyzna, zapisz. Dobra. I teraz popatrzcie, wpisałam sobie kilku uczniów, możecie sobie ich tutaj więcej dodać. Można dodawać uczniów w późniejszym czasie, można ich usunąć, jak widzicie, można też edytować ich dane. I teraz popatrzcie, co mamy pod spodem. Możemy udostępnić swoim uczniom stronę do logowania do tej sekcji. I to jest ten link tutaj. Nie wiem, czy to widać. O, ja wezmę sobie. O, popatrzcie, tutaj, o. Tutaj to jest ten link, który można, właśnie, co można z nim zrobić? Można go umieścić na przykład na jakimś padlecie klasowym, można umieścić na blogu klasowym, czy też nawet na stronie szkolnej, jak macie stronę szkolną, macie na przykład, nie wiem, gdzieś tam zakładkę mistrzowi kodowania, my na przykład mamy taką na swojej stronie szkolnej, to tam właśnie umieszczam linki do tych miejsc, które wykorzystuję w ramach uczestnictwa w programie i tam właśnie też można ten link im umieścić. Można też im oczywiście wydrukować i mogą gdzieś tam, że tak powiem, z palca wpisać, no ale z maluchami może to być trochę utrudnione. Jeżeli mamy tablety, to możemy ten link, z tego linku wygenerować QR kod i powiesić go gdzieś na ścianie i dzieciaki poprzez QR kod mogą się przenosić do tej strony i wtedy co się dzieje, jeżeli się przeniosą? Zobaczcie, jak ja kliknę w ten link, to przenosi mnie do strony, której mam nazwę mojej klasy, to jest w tym przypadku grupa testowa i mamy imiona Kasia i Tomek. I teraz ja wybieram sobie swoje imię, czyli każdy uczeń wybiera sobie swoje imię, załóżmy Kasia,
No i teraz popatrzcie, co się pojawia. Pojawiają się obrazki, czyli te sekrety, które uczeń musi kliknąć. Ale skąd on ma wiedzieć, który to jest jego obrazek? No więc zobaczcie, wrócę z powrotem do tej strony pulpitu nauczyciela. Tutaj pod spodem, pod tym linkiem, mamy coś takiego, wydrukuj karty z informacjami o logowaniu dla swoich uczniów. Więc wystarczy, że klikniemy w to i pojawia nam się taki dokument do wydrukowania i wystarczy, że tutaj kliknę wydrukuj tę stronę i każdy uczeń, zobaczcie, dostanie od razu link do swojej tej sekcji, tak? Dostanie imię i obrazek, który go przeniesie do jego profilu. No i teraz tak, Kasia ma pingwinka, no więc ja sobie tutaj wejdę z powrotem, gdzie jest Kasia. Wybieram sobie pingwina i teraz popatrzcie, tutaj mam opcję zaloguj się. Logujemy się, hop, i już jesteśmy, zobaczcie, tutaj w górnym prawym rogu mamy witaj Kasia. I mamy kursy, które Kasia może przejść, wykonywać zadania i tak dalej, i tak dalej. Ja ze swoimi uczniami zaczęłam od kursu pierwszego, w którym są takie najbardziej podstawowe zadania wprowadzające do świata programowania. Jak zjedziemy niżej, to mamy na przykład tutaj te godziny kodowania, tak? Godzina kodowania to była pierwsza godzina kodowania, klasyczny labirynt z Angry Birds, potem była Kraina Lodu, Gwiezdne Wojny, Minecraft pojawił się bodajże w zeszłym roku, to był w ogóle hit, jeżeli chodzi o zwłaszcza chłopców, ale też dziewczyny chętnie programowały. No i teraz zobaczcie, mamy kurs pierwszy, klikamy sobie tutaj spróbuj teraz. I co tutaj mamy? Mamy tutaj etapy w tym kursie. Jak widzicie, trochę tego jest. Ale nie zrażajcie się, dzieciaki się na pewno nie zrażą i one po pierwszym, drugim, trzecim etapie będą chciały jeszcze i z językiem wystawionym na brodę będą pytały, czy mogą jeszcze i kiedy znowu będą mogły. Osoby, które korzystają z Code.org, mogą zapewne potwierdzić. I teraz zobaczcie. Każdy etap, zaczynamy, no oczywiście możemy zacząć od szóstego zadania, prawda? Racja, dzięki. Zniknęłam. Jola pisze, że zniknęłam. Czy jestem? Jestem, dobra, super. To dobrze, że jestem. Słuchajcie, i zaczynamy od poziomu pierwszego. Po kolei ja wejdę tutaj w ten. Nie będę długo grała, chociaż to mnie bardzo wciąga i musicie mnie tu pilnować, jak się za długo zagoszczę na platformie. Zobaczcie, mamy polecenie przeciągnij blog w miejsce docelowego, czyli to pierwsze, nawet taka umiejętność przesuwania bloczków na miejsce właściwe. Gratulacje, idziemy dalej. I następne zadanie. I teraz popatrzcie tu u góry, pod jedyneczką pokazuje mi się zielona kropka, to znaczy, że zadanie zostało wykonane. O, a tutaj już jest element łączenia bloków. I zobaczcie, pierwsze kroki naprawdę są bardzo łatwe, proste, dzieciaki szybko przechodzą. No i teraz co jest jeszcze fajne, że ta platforma bardzo dobrze działa na tabletach. Więc jeżeli nie dysponujecie na przykład dostępem do komputerów, ale na przykład dzieciaki mogą przynosić tablety z domu, bądź macie klasowe tablety, to myślę, że Wam się to sprawdzi. Poza tym tablety można wyciągnąć w każdej chwili i nawet poświęcić jakieś 10-15 minut z lekcji, na której już skończyliśmy temat, możemy im po prostu pozwolić pokodować. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba i nie będzie trudne, jeżeli chodzi o założenie klas. Ja jeszcze tylko co chciałam pokazać, dobra, ja już stąd wyjdę, bo zaraz tutaj wsiąknę. Jeszcze chciałam Wam pokazać, co możemy jeszcze zrobić, co możemy zobaczyć tutaj. Mamy postępy ucznia i ja tutaj teraz wejdę, coś mi tutaj się, aha, bo jestem teraz jako Joanna, no dobra. A tam przedtem byłam zalogowana jako Kasia. Dobra, wyjdę z tego, jeszcze raz spróbujemy. Odświeżę stronę.
Dobra, coach. Org. A, widzicie, jestem teraz jako Kasia, dlatego on mnie nie wpuścił tam do tych postępów. Muszę się wylogować i zaloguję się jako Apanaski. OK. Ciach, jestem. Dobra, wchodzę jeszcze raz w konta i postępy ucznia. Grupa testowa tutaj jest. Hop. O, i teraz mogę zobaczyć postępy. Tutaj nie widać, bo tutaj jest ten etap drugi, ale mogę zobaczyć kurs pierwszy. O, bo ja wzięłam udział w kursie pierwszym. I zobaczcie, i teraz widzimy, że Kasia zrobiła 6 zadań. Więc tutaj możemy też widzieć właśnie, jaki jest ten ich postęp. Co my tutaj jeszcze możemy? Możemy oczywiście wydrukować certyfikaty dla uczniów. Możemy skorzystać z planów lekcji, o których mówiłam. I tutaj są, tutaj jest to w języku polskim, ale jak przejdziemy, to jest to w języku angielskim. Ale na przykład są tutaj takie fajne pomysły do zajęć takich offline'owych, takich totalnie wprowadzających. Jak przejdziemy sobie, to zobaczcie, mamy tutaj w PDF-ie jakieś materiały dla ucznia. Tutaj na przykład możemy zobaczyć kartę do drukowania ze strzałkami, z jakimiś takimi zadaniami offline'owymi, więc myślę, że warto sobie z tego skorzystać, przejrzeć te materiały. Jest tam takie jedno zadanie, tylko już nie pamiętam, w którym kursie. Cofam się teraz tutaj. Kurczę, gdzieś tu były takie offline'owe zasoby dla edukatorów gimnazjum. Dobra, teraz nie znajdę. W każdym razie możemy zobaczcie jakieś plakaty, filmy, czy jakieś materiały takie reklamowe, jeżeli chodzi o tę stronę, gdzieś umieścić sobie na stronie. Jako zadanie domowe możecie przejrzeć platformę i zobaczyć, co się na niej znajduje. Mam nadzieję, że zachęciłam chociaż trochę i nie było tak bardzo trudno. Że nie było, nie będzie to trudne, jeżeli chodzi o założenie konta i założenie klasy, a zobaczycie, że naprawdę będzie to dla Was wielka frajda, a dla dzieciaków tym bardziej, no i dużo, dużo nauki fajnej. Wrócę na chwilę do mojej prezentacji. Tak, na pewno się uda. Ja trzymam kciuk. Małgorzata, jeżeli będziesz miała jakieś pytania, to pisz na grupie facebookowej albo możesz pisać do nas też bezpośrednio na maila, więc postaramy się odpowiedzieć. Super, uda się na pewno, dokładnie. OK, to mamy Code.org, to jest jedna platforma. Aha, jeszcze chciałam powiedzieć, wiecie co, jest jeszcze taka fajna rzecz, że te labirynty, które tam są na tej platformie Code.org, na przykład te z Angry Birds, czy z jakimiś tam, kiedyś była taka gra zombie i kwiatki, czy coś takiego, pamiętam, jakaś jedna z pierwszych takich gier na smartfony, tam są takie dosyć fajne, czy pszczółka jakaś. Te labirynty tak naprawdę można też przenieść sobie najpierw na podłogę. I tak jak Teresa na przykład pokazywała tutaj te wycieraczki, prawda, to przecież można sobie zorganizować jakiś taki właśnie labirynt i najpierw kilka labiryntów poprzechodzić z nimi na podłodze, a dopiero potem przejść na platformę. Także myślę, że te pomysły też są warte do wykorzystania. Dobra. Dzwonili, przyjęliśmy, tak właśnie zaczęliśmy. Aha, dobra, okej, Krzysztof tutaj rozmawia, to nie będę się wtrącała. Okej, następną rzeczą, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać, to Scratch Junior, którego być może już niektórzy znają, mniej lub bardziej. Nie będziemy się go dzisiaj uczyć, absolutnie, będzie dzisiaj instrukcji obsługi. Ja Wam tylko pokażę, jak, jeżeli ci, którzy jeszcze nie znają Scratcha Juniora, jak mogą się go nauczyć, albo jeżeli już ktoś zna Scratcha Juniora, to może poszerzyć swoje jakby gdzieś tam zasoby w głowie na temat tego, co można ze Scratchem Juniorem zrobić. Scratch Junior to jest świetny program, aplikacja tabletowa, ale potem pokażę jeszcze, jak powiem może, jak można zainstalować sobie Scratcha Juniora na komputerach.
Ja mam na swoim komputerze zainstalowaną taką specjalną nakładkę i czasem z tego korzystam podczas lekcji, kiedy dzieciaki siedzą z tabletami, czy na dywanie, czy w ławkach, to ja wyświetlam i pokazuję na dużej tablicy, co gdzie jest, chociaż to tylko w fazie wstępnej, bo potem jak one już znają program, to już jakby nie trzeba tego gdzieś tam prezentować, no ale w momencie, jeżeli nie mamy tabletów, to jest to jakieś wyjście, że można sobie zainstalować w pracowni komputerowej na komputerach te aplikacje i z niej też korzystać. Na pewno troszeczkę trzeba mocniejszy komputer, te stare, jakieś takie słabe mogą nie spełnić swojej funkcji, ale warto spróbować. Potem podam link, gdzie skąd można pobrać wszystkie potrzebne elementy do zainstalowania. No więc Scratch Junior. Scratch Junior to jest taki młodszy brat dużego Scratcha. Duży Scratch, tak go nazywam, i pewnie wiele osób też go tak nazywa. Jest to taka uproszczona wersja dla dzieci, które przede wszystkim też nie czytają. Przedszkolaki świetnie sobie radzą też ze Scratchem Juniorem. Można tam tworzyć proste animacje, małe gry, programy, chociaż nawet nie małe gry, bo Sylwia Mniczarek nam kiedyś udowodniła już nieraz, że można tam naprawdę niesamowicie rozbudowane projekty tworzyć. No i początkowo wykorzystywałam też Scratcha właśnie na zajęciach komputerowych, ale kiedy odkryłam jego możliwości, zaczęłam go wplatać w edukację wczesnoszkolną. I on jest, słuchajcie, naprawdę genialny. Nawet trzecioklasiści, którzy kiedyś wcześniej, o dzięki Krzysztof, bardzo dziękuję za link, które wcześniej programowały w Scratchu, nie było dla nich problemem, że przechodzą na jakąś taką łatwiejszą platformę, że trochę im czasem brakowało niektórych klocków i funkcji, ale on jest też troszeczkę inny w formie, więc w takiej może oprawie nawet graficznej, więc też cieszy. I wiecie co, bardzo dużo fajnych pomysłów na wykorzystanie na lekcji. Często korzystam na przykład na języku angielskim. Dzieciaki uwielbiają, prezentują słownictwo w ten sposób, że na przykład mieliśmy ostatnio zwierzęta z podwórka wiejskiego, więc wrzuciły na jedną scenę, do jednej sceny wszystkie zwierzęta, tych, których nie było, to sobie dorysowały, bo jest też możliwość dorysowania duszka. Następnie każdy zwierzak dostał skrypt w postaci, kiedy mnie naciśniesz, pokaż moją nazwę angielską, a następnie zagraj tę nazwę nagraną przez dzieciaki, więc one uczyły się też oczywiście wymowy prawidłowej i potem prezentowały przed klasą te zwierzęta. To taka najprostsza w sumie forma. Robiliśmy też wyścigi tych zwierząt, więc ćwiczyliśmy sobie konstrukcję Who's the Winner i tak dalej. I potem robiliśmy coś takiego, że ta linia reagowała, kiedy pierwszy zwierzak dobiegł, to było pytanie, no i kolega musiał odpowiedzieć. Wcześniej trzeba było ustawić prędkość, z jaką te zwierzęta będą biegły. Czy też na przykład trzecioklasiści prezentowali swoje umiejętności, to co potrafią robić, czy potrafią pływać, czy potrafią jeździć na rowerze, czego nie potrafią i bardzo fajnie to też się sprawdziło, bo oprócz właśnie wpisywania zdań, oni też musieli je nagrywać, więc od razu ćwiczyli wymowę i to naprawdę daje wielką frajdę, o wiele chyba fajniejszą niż na przykład pisanie w zeszycie, tworzenie rysunków i podpisywanie, prawda? Więc tutaj, owszem, to zajęło trochę więcej czasu, ale to zazwyczaj jest też tylko tak, że to na początku zajmuje trochę więcej czasu, zanim dzieciaki poznają pewne mechanizmy. No trzecioklasiści świetnie znają Scratcha Juniora, więc to dosłownie jedną lekcję, góra, półtorej i mamy fajne animacje. Z pierwszakami robiliśmy gry matematyczne, na przykład pojawiały się działania, coś w rodzaju fiszek takich autokorektywnych, pojawiały się działania, dzieciaki musiały głośno powiedzieć, jaki jest wynik, a potem na przykład musiały kliknąć na, pacnąć na rybkę i ona podała prawidłową odpowiedź, one sprawdzały same siebie. Robimy często tak, że dzieciaki tworzą te animacje i potem wymieniamy się tabletami, czyli tak naprawdę kolega robi dla kogoś innego, znaczy uczeń robi dla kolegi jakąś animację i mogą się potem między sobą nimi powymieniać.
Tutaj zrobiliśmy sobie taką grę, coś w stylu platformową. Dzieciaki naciskały strzałki i sterowały duszkiem, a ten duszek musiał przechodzić przez kolejne liczby. Kiedy dotknął tej liczby, to tam odgrywała się nazwa tej liczby, nagrany głos. Tutaj jeszcze język angielski. Tutaj gra matematyczna, gdzie były, pokazywały się działania. I trzeba było wybrać prawidłową odpowiedź. Jeżeli wybrało się prawidłową odpowiedź, to działanie pojawiał się taki dymek, reagowało i pojawiał się dymek z informacją świetnie, sobie poradziłeś. Jeżeli tapnęło się na złą odpowiedź, to wtedy była na przykład informacja nie, to nie ja, albo spróbuj jeszcze raz. Także naprawdę bardzo fajne pomysły przychodzą do głowy, jak się wplecie gdzieś tego Scratcha Juniora do edukacji. Natomiast jeszcze jedną rzecz, o której chciałam bardzo powiedzieć, ponieważ jest to uważam też hit, który przywiozły dwie nasze wspaniałe mentorki, Ania Krawczyk i Iwona Brzuska-Złotnicka, przywiozły, słuchajcie, z Bostonu pomysł na piekło niebo. Naprawdę świetna zabawa. Ja przerobiłam te plansze z dużego Scratcha, bo one przywiozły ten pomysł na zabawę z dużym Scratchem, ze skryptami, a ja przerobiłam na juniora. I jest do pobrania, piekło niebo. Już tu Wam wklejam link. O, już Krzysztof nam wkleił, dobra, dzięki. Jest do pobrania z tego linku. Tutaj macie skrót do YouTube'a, jak złożyć piekło niebo, ale jak wpiszecie w YouTube, jak złożyć piekło niebo, to naprawdę bardzo dużo wyników się pojawi. No i jak ja się bawię z dzieciakami? Robiliśmy tak, że dzieciaki grały w parach, miały jeden tablet i potrzebna była kostka. I teraz tak, jedna osoba rzucała kostką, a druga animowała tą zabawką tyle razy, ile wynosiła liczba oczek. Jeżeli było trzy razy, jeden, dwa, trzy, przy okazji, słuchajcie, piękna rzecz, pokazało mi to, jaka jest sprawność grafomotoryczna dłoni moich uczniów, gdzie wydawało mi się, że już są trochę sprawniejsi, to ten ruch taki odwodzący, no widziałam, że wiele osób miało z tym problem i naprawdę też jakby taka lampka zapalona, że o, trzeba troszeczkę więcej ćwiczeń jeszcze wykonać. No więc poruszamy i teraz tak, w momencie, kiedy się zatrzymamy, to widzimy cztery duszki. Te duszki to są te tutaj zwierzątka, tylko jak one są złożone, to one są w środku. I teraz uczeń, który rzucał kostką, wybiera sobie duszka i przenosi go do tabletu. W tablecie w aplikacji. I teraz trzeba rozłożyć to piekło niebo, tak jak tutaj widzicie. I pod tym duszkiem jest skrypt, który trzeba przepisać. Jest to świetne zadanie, które pokazuje w ogóle, jak działają skrypty, więc może to być takie zadanie na przykład wprowadzające do pracy ze Scratchem Juniorem. Ale ja zagrałam tak, że potem druga osoba rzucała kostką i wybierano drugiego duszka. Znowu wkładano go do tej aplikacji jako drugiego duszka, ten skrypt przepisywano. I uwaga, powiedziałam dzieciakom, teraz wymyślcie jakąś historyjkę do tego. Ułóżcie jakieś krótkie opowiadanie i możecie na przykład dołożyć jeszcze dwa klocki do tych skryptów, które macie, albo trzy, tak żeby wasze opowiadanie było zilustrowane na przykład tą animacją. I to jest świetny wstęp na przykład do storytelling, do jakichś opowiadań, do tworzenia krótkich historyjek. Mamy możliwość w programie dołożenia czterech scen, więc myślę, że można to świetnie wykorzystać na budowę opowiadania, tak? Strona tytułowa i potem trzy kolejne sceny, to mamy wstęp, rozwinięcie i zakończenie i świetnie pociągnąć temat, także Scratcha Juniora, uwierzcie mi, można naprawdę na wszystkich zajęciach wykorzystać. Jak się komuś uda, jeżeli ktoś
stworzy jakąś aplikację, jakiś programik, to uwaga, jest też możliwość wygenerowania, może nie, przesłania projektu przy pomocy adresu mailowego, bądź można też nagrać projekcik. Ja robiłam na początku tak, że po prostu dzieciaki uruchamiały swoje projekty i ja nagrywałam smartfonem te animacje, ale jest też taka aplikacja Mobizen, która pozwala na nagrywanie tego, co się dzieje na naszym tablecie, więc można też wykorzystać taką opcję, ale najprościej jest po prostu nagrać telefonem to, co się dzieje na tablecie i potem można na przykład opublikować to na YouTube. Dzieciaki bardzo lubią te swoje filmiki, w których tam są pokazane ich projekty. O, dzięki Krzysztof za linki. Macie tutaj do pobrania Piekło, Niebo i chyba Play, to wydaje mi się, że jest to link do sklepu Play, w którym można pobrać. Ja z powrotem wrócę do mojego ekranu za chwilę, tylko włączę sobie właśnie ten program do obsługi systemu Android na ekranie komputera, czyli jest to taka nakładka, która udaje Androida w moim komputerze. I za chwilę zobaczycie, co to tutaj się zadzieje. Mam nadzieję, że się szybko włączy. Troszeczkę to trwa. Jeżeli mamy słaby, bardzo słaby komputer, to może być tak, że się nam niestety nie powiedzie i nie uda nam się zainstalować, bądź będzie to bardzo wolno chodziło. Spróbujcie, no myślę, że do odważnych świat należy. Krzysztof tam wrzucił Wam link, jak co pobrać. Ja pobrałam ten drugi program, LibDroid, on jest troszeczkę stabilniejszy niż ten pierwszy, który jest podany w artykule. No i teraz zobaczcie, mam tu ekran tak jakby tabletu i mam sklep Play, do którego wchodzę. Muszę wpisać nazwę aplikacji, tak, no to załóżmy Scratch Junior, hop. I no tutaj ja mam już ją zainstalowaną, tak, ale po prostu wchodzę, instaluję bądź odinstalowuję i możemy się cieszyć aplikacją. Otwieram aplikację, chwilkę czekam, no mówię, nie trwa to tak bardzo szybko, ale da się wytrzymać. Aha, nie widzicie nic. Dobra, Jezu, przepraszam. Okej, ale jestem wredna. Ekran. Dobra. Już jestem. Czy teraz widać? Tak, super. Dobra, ja Wam pokażę jeszcze raz tutaj mój ekran komputera. To jest ten LibDroid, który zainstalowałam. Wrócę jeszcze raz. No, muszę to poprzesuwać sobie. O, wrócę jeszcze raz do ekranu głównego, mojego tabletu, który mam w komputerze. Tutaj, tak jak mówiłam, mam sklep Play, w którym wybieram sobie aplikację, instaluję. Później widzę to na moim pulpicie. Klikam sobie, przechodzę do aplikacji, tadam, i mam możliwość pracowania na komputerze. Tak jak widzicie, hop, mogę przeciągać sobie te klocki. Spróbujcie. Myślę, że warto pobawić się, jeżeli nie macie tabletów, to na pewno warto spróbować. Scratch jest darmowy, tak, całkowicie jest darmowy. Od razu pokażę, jak można udostępnić na przykład projekt poprzez adres mailowy. Zobaczcie, dzieciaki robią sobie jakieś projekty, czy na tabletach w szkole, czy na komputerze. I teraz mają w domu tablet jeden rodzinny, tak? Prosimy rodziców, żeby zainstalowali Scratcha Juniora sobie w domu i żeby podali nam adres mailowy, na którym jest, który wykorzystali do logowania się w tym tablecie, chociaż nie, w sumie nie musi być nawet. Wystarczy po prostu, że podadzą jakiś adres mailowy, z którego korzystają w tym tablecie. I teraz popatrzcie, w górnym prawym rogu w tym programie jest taka żółta, taki żółty, taka wypustka. Jak się na nią kliknie, to tutaj mamy opcję zapisania projektu. Możemy zapisać ten projekt pod własnym imieniem. A pod spodem mamy Share by Email.
I teraz jak klikniemy w to, to pojawia nam się tu weryfikacja, czy nie robimy, czy nie jesteśmy robotem, czy nawet nie jesteśmy dzieckiem, które niechcący kliknęło i gdzieś tam chce coś wysłać. Chociaż przedszkolaki policzą, ile to jest 30 dodać 4. No i teraz tutaj podejrzewam, że będzie troszeczkę mi mieliło, czyli gdzieś tu przewija się to kółeczko, ale na tabletach próbowałam już. Pojawia się miejsce do wpisania adresu mailowego i wysyłamy ten projekt do rodziców. I teraz rodzic odbiera maila, widzi plik i niestety nie może go otworzyć w skrzynce mailowej, ale jeżeli go pobierze na tablecie, to może na tablet, to w momencie jak na niego tapnie, to tablet jakby sam zapyta się, w jakim programie go otworzyć. I jeżeli ma zainstalowanego Scratcha Juniora, to otworzy mu się właśnie w tym programie. I jeszcze, co jest fajne, ja tutaj z tego wyjdę, bo to mi się teraz tutaj nie wyśle, jest jeszcze to fajne, że jak tutaj jesteśmy, gdzie mamy w tym pierwszym oknie, gdzie widzimy nasze projekty, to projekt, który wyśle nam ktoś, będzie przywiązany taką wstążeczką z kokardką i to będzie oznaczało, że to jest prezent od kogoś, więc można wtedy go otworzyć. No dobra, przechodzimy dalej. Ja tutaj sobie to wyłączę i przejdę do pulpitu mojego tabletu, ale na chwilę wrócę jeszcze do prezentacji. To mamy Scratcha Juniora. I jeszcze dwie rzeczy. Muszę się streszczać, bo już mamy mało czasu, ale chciałam jeszcze Wam pokazać dwie fajne rzeczy ciekawe, które też możecie wykorzystać. Pierwsza gra to Defus. Defus to jest taka gra, można powiedzieć, platformowa z elementami programowania. Jest troszkę zabiegu, zanim zaczniecie z tej gry korzystać. Jest ona dostępna niestety tylko na tablety. Jest strona internetowa, ale tam jest tylko możliwość skorzystania z wersji tak zwanej trialowej przez rodziców, natomiast my możemy się właśnie tutaj zalogować, jako zarejestrować jako nauczyciele i na tabletach też możemy stworzyć klasy i grupy. Więc ja zainstalowałam sobie tę aplikację Defus na tablecie i wybrałam opcję rejestracji jako nauczyciel. Musiałam podać tutaj adres, nie adres, Boże, tylko rok urodzenia i po wyborze opcji rejestracji jako nauczyciel przeszłam do strony, na której musiałam się zarejestrować. Niestety strona jest tylko w języku angielskim, ale wpisanie, myślę, tam nie było nawet dużo opcji wpisywania, po prostu trzeba było podać adres e-mail, password to jest hasło, username to jest nasz taki nick, nazwa, pod którą będziemy widnieli w systemie. Jak się już zalogujemy, zarejestrujemy i zalogujemy, to mamy, zobaczcie, znowu opcję stworzenia klasy, dodania uczniów i też mamy dostępne jakieś materiały i te materiały są bardzo fajne, za chwilę pokażę, jak będę udostępniała swój pulpit. No i potem, jak już się zarejestrujemy, to mamy możliwość wybrania, zalogujemy, mamy możliwość wybrania gracza, gracz w jakiś sposób się tam będzie nazywał, no i przechodzimy do gry. Klikamy sobie tutaj na play i teraz zobaczcie, na czym polega zabawa. Przechodzimy przez kolejne etapy, prowadząc te fusy małe, fusy, śmiesznie to się nazywa, jak sobie o słowie polskim, przeprowadzamy je przez planszę, ale żeby one mogły przejść, to musimy im układać skrypty. Na początku one są bardzo proste, strzałki prowadzące w konkretne miejsca, ale potem pojawiają się dosyć skomplikowane operacje, są też powtórzenia, więc myślę, że tutaj gdzieś tam przechodząc od samego początku, dzieciaki bardzo fajnie się w to wdrożą i wciągną, ale co jest jeszcze w ogóle mega, słuchajcie, to możliwość tworzenia swoich własnych plansz.
I pamiętam, że w poprzedniej wersji, znaczy w takiej wersji sprzed bodajże 2 lat, kiedy jeszcze pamiętam, mój syn był w 3 klasie, czy rok temu, czy 2 lata temu oni zaczęli nawet tego używać, tam było tak, że trzeba było przejść całą grę i dopiero na samym końcu można było tworzyć swoje własne plansze. Natomiast już teraz jest ta możliwość o wiele wcześniej. I można sobie tworzyć te plansze. Zobaczcie, pierwsze ćwiczenia polegają na tym, że dzieciaki uczą się krok po kroku, taka łapka pokazuje im, jak te plansze uzupełniać. Brakuje kilku klocków, więc trzeba wybierać. Jak one już się nauczą uzupełniać te plansze, to potem bez problemu będą mogły tworzyć swoje własne. I co jest jeszcze fajne, że oczywiście możemy wracać, mamy cały czas gdzieś jakieś mapy pokazujące, w którym miejscu jesteśmy, możemy sobie powtarzać te elementy, ale co jest jeszcze fajne, że jak się stworzy swoją własną planszę, to można ją udostępnić na serwerze i kolega może znaleźć tę planszę po nazwie i może ją po prostu przejść i jeszcze może tam chyba jest taki system nagradzania, czy im się podobała na przykład ta plansza, czy była trudna i wtedy przyznają tam chyba serduszka, o ile dobrze pamiętam. Także jest to naprawdę świetna zabawa. Pamiętam, że moi chłopcy się bardzo wciągnęli i bardzo lubili. Mówię, największym problemem jest tylko po prostu przejście tego etapu rejestracji, ale myślę, że to nie będzie jakoś też bardzo, bardzo skomplikowane. Przejdę teraz do ekranu i pokażę Wam jeszcze. Tutaj mam taki link, który Wam wkleję do instrukcji w języku polskim. Znalazłam na stronie w języku polskim instrukcję. Przewinę ją teraz szybciutko do góry, więc myślę, że to też będzie jakiś taki fajny przewodnik do tego, jak zacząć, co trzeba zrobić. Mamy, zobaczcie, wprowadzenie, wykaz terminów, sekwencje, karty pracy, klucze, odpowiedzi i podsumowanie. Całe 40 bodajże, 34 strony, które mogą się nam przydać. Na stronie defus.com, też już wklejam link. Oj, przepraszam, jesteśmy tutaj. Hop. Na stronie możemy też w dziale resources, czyli takie zasoby jakieś, materiały dla nauczyciela, można też znaleźć, oczywiście w języku angielskim, te zasoby, ale jakieś offline'owe też są aktywności, jak rozpocząć, jak grać, how to videos, czyli takie tutoriale, które nas nauczą, jak poruszać się w aplikacji. Mamy też na przykład możliwość stworzenia swojego własnego fu, czyli jakichś tam postaci śmiesznych, czy kolorowanki, także jest dosyć tego dużo. Jakieś takie podstawowe tutoriale, karty pomagające zapoznać się z aplikacją. Myślę, że to, no nie wiem, czy z pierwszakami bym zaczynała, w sumie mamy tak dużo zajęć, że teraz nie myślę o tych defusach, bardziej myślałam o klasie drugiej, ale myślę, że spokojnie w klasie pierwszej, gdzieś tam pod koniec, jak już dzieciaki są obeznane też i z tabletami, troszeczkę już gdzieś zostały wprowadzone w ten świat programowania, to można się pokusić. Słuchajcie, ostatnio miałam taką sytuację, że wyłączyli nam prąd, potem włączyli ten prąd, ale serwer się gdzieś tam zawiesił, nie było internetu, mieliśmy zajęcia komputerowe, dzieciaki siadają do komputerów, no nie ma internetu, a na tych komputerach tak naprawdę tylko korzystamy z online'owych jakichś rzeczy i wtedy chcieliśmy code.org właśnie rozpracowywać dalej, no ale nie było internetu, więc mówię, no co, no to idziemy na Scratcha dużego, tak, i pierwszaki, ja mówię, dawać kota, będziemy tu animować, zrobiliśmy zdjęcia, oczywiście przy pomocy kamery, to było wielkie wow, że można zrobić zdjęcie i wrzucić do programu. Animowaliśmy to tak, że tam jakieś dymki się pojawiały, więc dzieciaki wpisywały, cześć, nazywam się Julia, więc wielka litera, kropka i tak dalej. To wszystko gdzieś tam przećwiczyliśmy, także już pierwszy kontakt ze Scratchem był. Dobra. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to właściwie ostatnia. Wrócę szybko do mojej prezentacji na sekundkę. Ostatnia rzecz to też aplikacja tabletowa Run Marco, która też jest dostępna w wersji
online'owej bodajże, chyba Ola nasza Kamińska próbowała z niej korzystać, ale na pewno jest też na dostępna tablety. O tak jak tutaj widzimy Play Now, być może ja nie próbowałam, szczerze powiedziawszy, bo korzystam z tabletów, dlatego nie próbowałam, nie polecam. A dlaczego, Margo, nie polecasz? Powiedz. Aha, że wciąga. A, dobra, dobra, okej. Okay. Tak, tak, ja wiem, one wszystkie wciągają. Jest nudna? Nudne. Pierwsze plansze. Tak, tak, tak. Pierwsze plansze są takie troszeczkę monotonne. Zaraz ją pokażę, dobra? To może najpierw powiem, jak trzeba też tutaj się w niej poruszać. Mamy tutaj link do tej strony. Zaraz, zaraz, dobra. OK. Kopiuję. Ctrl-C i Ctrl-V. Hop. I teraz, co na tej stronie? Na tej stronie wybieramy tutaj, gdzie tu mamy, już nie pamiętam, co wybieramy, poczekajcie, bo jakiś czas temu się tutaj logowałam. No, teraz mi się nie chce stronę otworzyć, super. Zamknę może inną. LibDroid trochę spowolnił mój komputer. Schools. Dobra, schools wybieramy. Tak, wybieramy opcję schools i już, wracam do laboratorium, dobra. I teraz tak, wybieramy opcję rejestracji, sign up now. Jak już się zarejestrujemy, to wtedy następnym razem wybierzemy login. I teraz uwaga, w stronie możemy znowu stworzyć grupę, czyli klasę i dodać uczniów. I uczniowie będą się potem logowali w bardzo podobny sposób jak na Code.org, ponieważ zostanie wygenerowany link, który możemy umieścić gdzieś na stronie internetowej szkoły czy blogu klasowym i znowu dzieci wybierają tutaj swoje imię, ale niestety muszą znać hasło, które my im przypiszemy. Możemy wymyślić jakieś jedno hasło. Ja tak często robię, że dla całej klasy wrzucam jedno hasło, one tam w klasie pierwszej, drugiej, w sumie nawet nie zdarzyło mi się też w klasie trzeciej, żeby ktoś wszedł na czyjeś konto. Można oczywiście to potem na prośbę ucznia zmienić, ale żeby nie było problemu, to na początek oni wszyscy mają swoje jedno hasło i się logują. I tak jak tutaj padły takie stwierdzenia, że ona jest na początku trochę nudna. Po wejściu do gry mamy możliwość zalogowania, tak jak widzicie, hop, uczniowie się logują, a potem prowadzą bądź dziewczynkę bądź chłopca przez taką dżunglę, jakiś las i muszą układać skrypty, według których te dzieci się poruszają. Te skrypty troszeczkę przypominają też, jakim są trochę wprowadzeniem do Scratcha Juniora, ponieważ są układane od góry do dołu, nie tak jak w Scratchu Juniorze w linii. I te pierwsze faktycznie są troszeczkę nudnawe, ale potem pojawiają się już powtórzenia, więc myślę, że nie jest aż tak strasznie. Jako alternatywna aplikacja myślę, że można ją polecić. Ja szybciutko pokażę, jak ona wygląda. Mam nadzieję, że się tutaj szybko uruchomi. Ale na pewno polecam Defus, bo na pewno jest fajna. O, wybieramy sobie język polski. Hop, jestem już zalogowana jako Asia. OK. OK, i play. Wybieram Sofia i to są levele, które przeszłam i teraz idę do następnego i tutaj mam już powtórzenia, tak, muszę wybierać sobie elementy z tej szufladki, jakie muszą się tu powtórzyć, one się powtórzą w ten sposób, że ona zrobi krok naprzód, potem musi, co, potem musi skręcić w lewo, jak skręci w lewo, to musi iść dwa razy naprzód, prawda, i tak dalej. I możemy sobie sprawdzać ten kod w międzyczasie, czy on zadziałał, dokąd ona doszła. Aha, doszła dotąd. No dobra, no to teraz wiadomo, że będzie skręt w prawo, prawda, i znowu dwa kroki do
przodu, chociaż nie, jeden krok do przodu zrobi, bo potem jest tutaj w powtórzeniu to. No dobra, to spróbujemy. Hop. O. I ona teraz to dwa razy powtórzyła, a powinna powtórzyć trzy razy i potem kolejny jeszcze, tak żeby doszła tutaj do tego kwiatka. Także myślę, że jakieś tam wprowadzenie do Scratcha dużego jest i warto nawet dla urozmaicenia pokazać. Tylko wyłączę. Widzicie, podobnie to działa jak na zwykłym tablecie. Muszę powyłączać aplikację. I jeszcze szybciutko wejdę w tego Defuse, bo też jest warty uwagi. O, Maciej jest z nami. Cześć, Maciej. No, super, że jesteś. Uśmiechy dla Panaski. Dzięki, dzięki, ale fajnie, że jesteś. Widzimy się już niedługo. Dobra, czekam na defus, aż mi się tutaj odpali. Run Marco, tak, działa na komputerach, bo mówię, Ola Kamińska nasza próbowała z dzieciakami i udało jej się. Defus też działa w przeglądarce. Super. Mhm. Dobra, mamy play, zobaczcie. Czekamy, czekamy, no chwilę trwa. O, dobra, jestem tutaj w mojej wiosce, wchodzę, tutaj widzę, że mam nie przeszłam dalej, więc sobie tutaj wybieram ten etap, na którym skończyłam. O, i teraz zobaczcie, co on musi zrobić. On musi na pewno iść do przodu, potem musi podskoczyć, potem znowu musi iść do przodu i znowu musi podskoczyć. No i sprawdzam przez kliknięcie ludka. Hop, podskakuje, hop i zdobył pączka. Cieszy się, gwiazdki mamy i przechodzimy do następnego etapu. Hop i tak przechodzimy przez te elementy. Ja tylko pokażę Wam, jak wygląda to tworzenie gier. Ja i wracam do ekranu startowego. Hop. I tutaj chyba było. Tutaj, o właśnie, tutaj gdzie jest małpka. O, create. I tu mamy kolejną planszę. O, tutaj możemy sobie stworzyć na przykład jakąś swoją własną planszę. A tutaj już coś zostało stworzone. Jak widzicie, tutaj sterujemy tymi strzałkami. Teraz nie mogę, bo tylko tak. O, musiałabym, czyli w sumie w LibDroidzie nie da się zagrać, a strzałki działają. Działają tu, nie działają strzałki. A może nie, spacja tylko podskakuje. Czyli w LibDroida ciężko by było, na LibDroidzie ciężko byłoby grać w te fus, bo nie możemy dotykać tych strzałek tak jak na tablecie, prawda? Ale przynajmniej pokazałam Wam, jak to wygląda. Dobra, wyłączam program i wracam do mojego ekranu, do naszej prezentacji. I to już w zasadzie koniec. Uff, dotarliśmy, trochę spóźnienia mamy, ale już prawie jesteśmy na samym końcu. Mam nadzieję, że parę inspiracji i parę rzeczy, które Wam się przydadzą, dzisiaj pokazałyśmy. Bo Krzysztof się nie chciał nam pokazać, więc przypiszę cały splendor nam, dziewczynom. I co, zapraszamy Was, po pierwsze, zapraszamy na grupę Laboratorium 2017 MK. Zapraszamy, co mi tutaj Krzysztof wyłączasz, wyłączasz mi coś? Zapraszamy na Padlet, na którym wszystkie rzeczy ciekawe możecie umieszczać i repozytorium po prostu pomysłów, które możemy wykorzystać. Ja już wrzucam Wam tutaj link do dokumentu, w którym są wszystkie linki, które dzisiaj się pojawiły. Więc myślę, że też z tego będziecie mogli skorzystać. I tak, i jeszcze za chwilę Krzysztof wklei zaświadczenie. Zapraszamy Was na następne laboratorium, które odbędzie się, na chwilę włączę Krzysztof, które odbędzie się 26 kwietnia, czyli
po świętach, kawałeczek po świętach. I kolejna dawka emocji. O właśnie, mamy grupę. Ja jeszcze raz wkleję link do dokumentu i za chwilę Krzysztof nam jeszcze wklei zaświadczenie. Bardzo dziękuję. O, tak, Beata, zapraszamy do grupy. Bardzo dziękujemy, że Was dzisiaj tutaj tyle z nami było. Życzymy owocnych działań i pięknych, radosnych uśmiechów dzieciaków, rumieńców na twarzach i takich słów: nie, my jeszcze nie chcemy iść do domu, proszę Pani, kiedy znowu będą te zajęcia, bo to jest najfajniejsze. Oczywiście przytulasków, podzięce, także... Także dziękujemy, dziękujemy. Było nas 100 osób, prawie 100, także całkiem spora grupa. Link do Padletu. Beata, link do Padletu jest w dokumencie, który wkleiłam przed chwilą na samej górze. O, widzę, że już trochę osób jest w dokumencie i już sobie buszuję. Te linki są opisane. Aha, tam jeszcze, słuchajcie, są też webinary naszej Sylwii dotyczące Scratcha Juniora. Tam też jest artykuł Sylwii o Scratchu Juniorze. Jest też link do YouTube, na którym można też znaleźć pomysły na scratchowe animacje i scratch na Pinterestie. Też wrzuciłam link, więc możecie z tego skorzystać. No to co? To mamy... A, zaświadczenie Krzysztof wrzucił. Dzięki, dzięki Krzysztof. Słuchajcie, w zaświadczeniu wpisujemy swoje imię. Pod spodem wpisujemy nazwisko. Potem zaznaczamy opcję Nie jestem robotem i klikamy Wygeneruj. Jak już wygeneruje nam się, pojawi nam się piękne zaświadczenie z Waszym imieniem i nazwiskiem, to klikamy prawym przyciskiem myszy, otwiera nam się menu i wybieramy Zapisz grafikę jako. Zapisujemy grafikę na komputerze, a potem sobie pięknie na cudownym papierze drukujemy. No to co, żegnamy się powolutku. Bardzo dziękujemy jeszcze raz, że z nami byliście. Dziękujemy Sylwii, która była dzisiaj z nami. Dziękujemy Teresie, która była też z nami. Dziękujemy za spróbowanie Kasi i trzymamy kciuki, żeby następnym razem już na pewno się udało. I zapraszamy oczywiście. Kasia, nie poddawaj się. Wiesz, do końca walczymy, tak? Jutro jest czwartek. Dokładnie tak. Bardzo się cieszę z tego powodu, że jutro jest czwartek. Chociaż obiecałam sobie, że nie będę czekała na weekendy. No. Ale czwartki lubię, bo wiecie co, jutro spotkam się z klubem koderek, z moimi kodującymi dziewczynami. One są cudowne. Dzisiaj miałyśmy sesję zdjęciową, taką fajną. To wam powiem, skakałyśmy ze schodów i robiłyśmy takie zdjęcia, wiecie, zatrzymana klatka. Wow, było po prostu mega. Także jutro pracujemy nad naszym projektem dziewczyńskim i jest naprawdę bardzo fajne. Jutro wycieczka. O, fajnie, wycieczka też jest super. No, to co? To bardzo dziękujemy. Możecie już zmykać. To już wszystkie niespodzianki, jakie mamy.